I dzień dobry Państwu, nazywam się Janek Gawroński, przyjechałem z Łodzi, mam 13 lat i stoję tutaj przed Państwem na czerwonej kropce, aby zrobić słowa o tym, jak fajna i potrzebna jest różnorodność. Szanowni Państwo, swoje słowa napisałem na kartce, ponieważ mam lekkie emocje na stres. Szanowni Państwo, o różnorodność wiem, proszę Państwa, dużo od urodzenia, bo od urodzenia czuję ją w sobie. Mam spektrum, szanowni Państwo, mam spektrum autyzmu i od tego, proszę Państwa, czuję świat po swojemu. I nie gorzej, proszę Państwa, nie gorzej, ale i inaczej. Mam kilka trudności, ale i proszę Państwa, dużo zalet. Wiele, proszę Państwa, wiele rzeczy sprawia mi większą trudność niż wam. Czasami, proszę Państwa, czuję zbyt mocno. Widzę, proszę Państwa, za ostro, słyszę za bardzo i to dla mnie bariery. W życiu na co dzień przeszkadza mi, proszę Państwa, hałas, a proszę Państwa, hałas jest wszędzie. Wszędzie na, proszę Państwa, na szkolnym korytarzu, w dzwonku szkolnym, w kinie, gdy film puszczony jest za głośno i w waszych oklaskach i dlatego chciałbym poprosić was o cichy brawa zamiast typowych oklasków, które były na początku, a teraz właśnie zaprezentuję teraz Państwu. Unosimy dłoni i wkręcamy żaróweczki. Na pewno Państwo czują, jak jest przyjemnie. Nie inaczej, tylko różnorodnie. Proszę Państwa, autyzm to jest ścieżka rozwoju, a nie choroba. To jest tak czy inaczej, to jest tak zwana niepełnosprawność niewidoczna. I dlatego nasze społeczeństwo, czyli na pewno Państwo, jeszcze nie rozumieją mojego zachowania. Czyli tak, kiedy mówię sam do siebie, kiedy trzepoczę rękami, albo kiedy chodzę tutaj w kółko, tak jak Wam, kiedy Państwo coś chcą zrobić przyjemnego dla siebie, na przykład pojeździć na rowerze. Każdy, proszę Państwa, każdy lubi co innego i to też jest różnorodność. Ja lepiej myślę, kiedy chodzę, podskakuję, a mój kolega z klasy o imieniu Kacper lepiej myśli, kiedy może żartować i to też jest różnorodność. Proszę Państwa, na pewno Państwo się zastanawiają, dlaczego tak działam w młodym wieku. Ale cóż, wszystko się... i dlatego autyzm to moja część mnie. I czasami jest z nim ciężko, proszę Państwa. Uwielbiam inaczej, a Państwo pewnie w obecnych czasach nie chcą, gdy... A ludzie, czyli Państwo, nie chcą, gdy jest inaczej. Dlatego z tego powodu działam. Robię słowa o spektrum autyzmu. I żeby ludzie mnie zrozumieli i polubili różnorodność. Nazywam, proszę Państwa, no Państwo nie wiedzą, co to znaczy samorzecznik, czyli tak czy inaczej nazywam siebie samorzecznikiem. Uwielbiam nim być, robić interwencje, akcje w różnych ważnych sprawach dla osób w spektrum autyzmu. I kiedy to robię, proszę Państwa, mam radość w organizmie. Działam w inicjatywie, teraz pewnie się jeszcze Państwo zastanawiają, dlaczego ja działam w takiej poważnej inicjatywie obywatelskiej w takim młodym wieku. I... Czyli tak, działam na co dzień, proszę Państwa, w inicjatywie obywatelskiej Chcemy Całego Życia, w Fundacji Autism Team i w grupie samorzeczników Jasna Strona Spektrum. I to jest moja pasja i supermoc, a znalazłem ją w sobie, aby zmieniać świat na lepszy dla osób z niepełnosprawnościami. Kocham pomagać i potrafię to robić. Pewnego dnia ktoś zapytał mnie, skąd Janku masz autyzm? Ja odpowiedziałem, autyzm mam z siebie, a od niego też mam zalety. Taką zaletą są moje pasje. I postanowiłem pokazać światu.
Działa mi, pomagam innym. Najbardziej lubię pisać listy w ważnych sprawach. W ten sposób udało mi wywalczyć się. Sprawdzę platformy na dworcach kolejowych w naszym kraju. Wiem o nich wszystko, bo moją wielką pasją są pociągi. Znam na pamięć rozkład jazdy, składy pociągów i wszystkie dworce. Zrobiłem interwencję do PKP Intercity w sprawie zniżek dla osób z niepełnosprawnościami i teraz wszystko działa jak trzeba. Kiedy dowiedziałem się, że w podręczniku do języka polskiego do klasy 7 szkoły podstawowej jest błędna definicja autyzmu i z tego powodu pewnie Państwo nie rozumieją, co to znaczy spektrum autyzmu w teorii i w praktyce. I natychmiast napisałem kategoryczne pismo w tej sprawie do Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego, w skrócie GWO. To ważne, aby dzieci w szkołach uczyły się prawdy. Autyzm jest odmienną ścieżką rozwoju, a nie chorobą. Kiedy usłyszałem w telewizji, że w gminie Konopnica krzywdzi się uczennice w spektrum autyzmu w szkole tylko dlatego, że inaczej się zachowuje niż inne dzieci, napisałem kategoryczne pismo do pana wójta. Obiecał mi pomóc i zapewnił, że nigdy się to nie powtórzy. Teraz przy tym składam apel do nauczycieli, żeby nie krzywdzić dzieci z powodu, że nie wolno nikogo krzywdzić tylko dlatego, że jest inny, że lubi inaczej lub czuje inaczej. Uwielbiam występować na, proszę Państwa, na różnych konferencjach, takich jak dzisiaj, szkoleniach i warsztatach. Choć tłum ludzi jest dla mnie barierą, moja pasja pomagania ułatwia mi mówienie o ważnych sprawach dla osób z autyzmem. Moje emocje są spokojne, gdy, proszę Państwa, mogę być sobą. I ważne, aby każdy mógł być sobą. Tak jak moi przyjaciele, o których podaruję Wam teraz słowa. Zaczynajmy. Jagoda, moja przyjaciółka Jagoda ma mózgowe porażenie dziecięce. Nie może chodzić samodzielnie, jeździ na wózku. Jest fantastyczna i bardzo miła. Pomimo, że ma trudności w mówieniu, robi wspaniałe rzeczy. A i tak pięknie tańczy na wózku. Czy Państwo widzieli, że można tańczyć na wózku? Oczywiście, że można. I chciałbym dla niej zrobić na wiosnę mecz charytatywny piłkę nożną, a dochód z tej imprezy przeznaczymy na nowy wózek dla Jagódki. Taki mam plan. A moja przyjaciółka Agnieszka, która jest dzisiaj z nami za kulisami, prócz spektrum autyzmu ma autyzm wybiórczy, który utrudnia jej mówienie i ona mniej mówi, a więcej pisze. Tak robi właśnie ważne słowa. Jest bardzo mądra i słuchają ją ważni ludzie na świecie. A teraz moja przyjaciółka Aleksandra z Gliwic. Jest na co dzień artystką i plastykiem. Ma spektrum autyzmu i niestety nie mówi. Ona pięknie rysuje i tak, proszę Państwa, właśnie w ten sposób opowiada o świecie. Czy wiedzą Państwo, że można mówić bez słów? Można oczywiście, tak jak Ola. Można obrazami przez sztukę i to też jest różnorodność. Michał, pseudonim Misza. Różnorodny jest też mój przyjaciel ksiądz Michał, który ma spektrum autyzmu i robi w świecie dobre rzeczy dla innych ludzi. Pomaga mi mieć przyjemną duchowość po mojemu. Teraz będzie najlepsze. Artysta, autysta Jakub Frontczak. To mój najcodzień kolega ze szkoły i teatru. Gramy razem w zespole teatralnym Autentyczni Artyści. Robimy to po swojemu, różnorodnie. Kuba, proszę Państwa, potrafi mówić wyrazy od tyłu. Na pewno Państwo tego nie rozumieją i bawić się literami jak nikt. Świat poznaje po dotyku i węchu. Nie inaczej, tylko różnorodnie.
Na pewno Państwo znają Gretę Thunberg, dziewczynkę w spektrum autyzmu, która na co dzień walczy z globalnym ociepleniem. Jest bardzo silna i odważna. Cały świat i na pewno też się Państwo nią zainspirowali. Wszyscy ludzie są inni. Żyją po swojemu, tak jak mogą i potrafią. Różnorodnie. Każdy daje światu od siebie dużo dobra, tylko trzeba chcieć je dostrzec. Teraz tak na koniec chciałbym, proszę Państwa, powiedzieć, że ja, Janek, chciałbym, aby świat był przyjazny dla autyzmu. To jedna z różnorodności, która może dać ludziom dużo dobra, pasji i radości. Chciałbym, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć tak na koniec już, końcowo, że różnorodność to jest wielka siła i jest potrzebna na świecie. Pamiętajcie o cichych brawach. Dziękuję Państwu za uwagę. Wasz Janek. Dziękujemy jeszcze raz bardzo Jankowi. Dziękuję za wystąpienie.